Być może słyszeliście o kulcie cargo cargo jak ładunek. Tak, są na świecie ludzie, którzy czczą samoloty transportowe. Wszystko zaczęło się pod koniec XIX wieku na wyspie Fidżi na Pacyfiku, a potem, w czasie II wojny światowej, nabrało rumieńców. Na tych wyspach, na Oceanie Spokojnym, Amerykanie budowali swoje bazy logistyczne. Nagle oczom tubylców ukazywały się dziwne obrazki. Oto wielkie skrzydlate maszyny, wielkie skrzydlate ptaki lądowały w samym środku dżungli na zaimprowizowanych lotniskach, i tam po prostu z nieba wprost przywoziły konkretne dary. Były to lekarstwa, żywność, ubrania no cuda. Ale dlaczego tylko białym się to zdarza? Wobec tego zaczęli intensyfikować swoją, swoje wysiłki, swój kult wokół tych właśnie niebiańskich posłańców, tych samolotów, tak by i im czasem coś skapnęło. Ich znakiem rozpoznawczym stały się właśnie lądowiska zaimprowizowane oraz makiety samolotów. Powie ktoś: Hmm, no to jest chore. To jest trochę pomieszanie z poplątaniem. No tak, ale mechanizm, który stoi za tymi wierzeniami, jest stary jak świat. To może za dużo powiedziane. Na pewno jest obecny także w naszych czasach. Zobaczcie, jeżeli spojrzeć, gdyby spojrzeć na święta Bożego Narodzenia, to one właściwie zaczynają się już tak z punktu widzenia komercyjnego w pierwszym tygodniu listopada. I właściwie postacią centralną jest święty Mikołaj. To on właściwie jest no, głównym bohaterem tych świąt, tak się wydaje. Potem jeszcze cały wątek z obdarowywaniem się nawzajem wspaniały. To wszystko sprawia, że dla człowieka postronnego, spoza chrześcijaństwa, powstaje jeden konkretny obraz. Mikołaj jest głównym bohaterem. To jego trzeba czcić, prawda? A nie na przykład jakiegoś Jezusa Chrystusa, który ginie w tle, nawet w tej szopce betlejemskiej, którą sobie w kościele możemy zobaczyć. Tam też jest najmniejszym ogniwem, powiedziałbym. No właśnie, ale żeby już nie było, że tak tylko w naszych czasach jest słabo, to zobaczcie, że to jest problem, który już od początku chrześcijaństwa gdzieś dał o sobie znać. W dzisiejszych czytaniach, a odnoszę się do tych czytań z mszy w ciągu dnia czyli pierwsze to jest z księgi Zajasza, drugie z listu do Hebrajczyków, a trzecie z Ewangelii Świętego Jana. W dzisiejszych czytaniach, zwłaszcza w Ewangelii, Święty Jan musi prostować pewne rzeczy które już na początku, w pierwszym wieku chrześcijaństwa, zaczęły się wymykać spod kontroli. O co chodzi? Otóż wśród pierwszych chrześcijan była spora grupa wyznawców, przepraszam, wyznawców to złe słowo, zwolenników świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel wyraźnie wskazał na Jezusa, że to jest ten, za którym trzeba iść, że to jest ten Mesjasz, więc po jego śmierci większość uczniów i kolejni, którzy dołączali do tej grupy, przyłączyli się do Jezusa Chrystusa. Ale nawet wtedy, kiedy nazywali się chrześcijanami, nie przestali żywić takiego no, sentymentu na co dzień do swojego dawnego mistrza. To jego traktowali wyżej niż samego Jezusa, do tego stopnia, że Jezus stawał się pewnego rodzaju suplementem, dopowiedzeniem do tego, co mówił ich mistrz. Prawo pierwszych połączeń, czy co? Teraz Jan, ewangelista, musi to wszystko prostować. I dlatego początek jego Ewangelii opatrzony jest tym cudownym prologiem, bardzo trudnym. Tam każde zdanie, każdy wyraz ma sens i trzeba go opowiedzieć w osobnej narracji, bardzo trudnym, ale tam jest takie kompendium wiedzy o Jezusie, kim jest i po co przyszedł i co to dla nas oznacza. Jednocześnie jest tam zestawienie, które nie pozwala wątpić, że Jezus jest większy od Jana Chrzciciela. Jeżeli Jan Chrzciciel to dla Was ktoś ważny i dobrze, to Jezus, Chrystus jest niebagatelnie ważniejszy. I tego nie można stracić z perspektywy. Bo jeśli Jan stanie się dla nas najważniejszy, to wtedy wszystko ulega zaburzeniu. W tej perspektywie wszystko się wali. Dlatego na samym początku tej. Tej swojej Ewangelii, święty Jan już nie powtarza tego, co pisali jego starsi koledzy: Mateusz, Marek, Łukasz. Nie ma tam na przykład pięknej opisy, sceny opisującej narodzenie pana Jezusa w Betlejem. Jan już musi się mierzyć z trochę innymi realiami i on musi odpowiadać w pewnym sensie na zagrożenia, które już się rysują w pierwotnym chrześcijaństwie. No była no, tylko krok właściwie niektórych dzielił od tego, żeby zamiast Jezusa Jana uważać za kogoś ważniejszego. Cała perspektywa, jak mówię, się wali. W podobnym kluczu musi pisać do swoich adresatów autor listu do Hebrajczyków. Nie wiemy dokładnie, kto był autorem, nie wiemy dokładnie, kto był adresatami, ale prawdopodobnie byli to Judeochrześcijanie, którzy patrzyli na Jezusa jak na kogoś wyjątkowego, umieszczali go nawet w linii aniołów, pośredników, mediatorów jakichś niebiańskich, ale nie w kluczu Syna Bożego, który przyszedł w ciele i który, bogiem będąc, stał się człowiekiem, nic nie tracąc ze swojej boskości. Jeśli więc jest on kimś w rodzaju anielskiej, jakiejś postaci, niebiańskiej, mediatora, kogoś takiego, to jego orędzie nie jest wobec, wobec tego um, definitywne, czyli jest otwarte, trzeba czegoś nowego oczekiwać. No, autor listu do Hebrajczyków mówi bardzo wyraźnie. Kochani, Bóg mówił do nas na różne sposoby. Na różne sposoby próbował zawiązać z nami więź, relacje. Mówił do nas przez proroków, przez znaki, cuda, przez wydarzenia, także te tragiczne. Mówił do nas i pokazywał nam, jak bardzo jest w naszym życiu. Ale w ten najpiękniejszy sposób, jaki można było, przemówił do nas przez Syna. To znaczy przez całe to wydarzenie, kiedy to Bóg, jednorodzony syn Ojca, staje się człowiekiem. Niemożliwe stało się faktem. Coś, co nie mieści się nam w głowie, Bóg tak po prostu przeprowadził. I musi tłumaczyć swoim adresatom autor listu do Hebrajczyków, że jeśli postawią Jezusa w gronie, w gronie aniołów, to znowu zaciemnia się perspektywa i wszystko się zawali. Jeśli pozwolimy, by ktoś nam się dostał w ten obiektyw pomiędzy nas a Jezusa, niestety nie będzie dobrze tej Ewangelii Pan Jezus jeszcze bardzo wyraźnie, święty Jan, bardzo wyraźnie jeszcze wskazuje na to, że Jezus przyszedł po coś konkretnie, żeby zamieszkać między nami. Dokładnie tekst grecki mówi, żeby rozbić swój namiot pomiędzy nami. Ten namiot, ten wątek namiotu, to jest oczywiście odniesienie do Starego Testamentu, kiedy to Izraelici szli przez pustynię i mieli no, cudowny dar, takie przenośne sanktuarium, w którym w którym mogli się spotykać z Bogiem w sposób niespotykany wcześniej. Bóg był na wyciągnięcie ręki niemalże. Nie tyle dawał się zobaczyć, co dawał się poczuć, odczuć, tak że zmysły nie pozostawiały żadnych, nie pozostawało żadnego złudzenia, że jest obecny. I zobaczcie, że w Jezusie Chrystusie ten fakt stał się o wiele bardziej uniwersalny. Jezus Rozbiwszy nami od wśród nas, po prostu zechciał stać się jednym z nas, utożsamić się tak bardzo z nami, także z, z naszym cierpieniem, bólem, tym wszystkim, co nie przynosi radości, chciał być jednym z nas, wejść z nami w relacje, tak jak jeszcze nikt wcześniej nie mógł nawet marzyć. I to jest właśnie najpiękniejszy sposób komunikowania się, o którym można marzyć, powie święty Jan. Tak naprawdę po to przyszedł Jezus, żeby jeszcze umożliwić nam, jeszcze ułatwić nam kontakt z Bogiem, wejście z Nim w relację. Święta Bożego Narodzenia, więc to po pierwsze Jezus, który przychodzi i pokazuje nam jeszcze raz, po raz nie wiadomo już który, przeżywamy Boże Narodzenie i pokazuje nam hello. To nie chodzi o choinkę, tu nie chodzi o wigilię, w gronie rodzinnym to są piękne rzeczy, nie chodzi o tą szopkę, nie chodzi o płatek, kolędę, cokolwiek, Chodzi o to, że ja przychodzę, hello, żeby być jeszcze bliżej ciebie, żebyś miał mnie na wyciągnięcie ręki. No, już więcej, co mogę jeszcze zrobić? Więcej? To jest już chyba najpiękniejsze, co możesz dostać. Wszystkie inne rzeczy, cała ta obudowa, która towarzyszy Świętom Bożego Narodzenia, jest piękna. Ale jeśli ona wejdzie nam pomiędzy nas a Jezusa, no to sens świąt, omówmy się, trzeba będzie odkrywać w przyszłym roku jeszcze raz. Jak będzie nam dane dożyć. Ale oprócz tego właśnie wejścia w jeszcze głębszą relację, tej chęci, tej, tego pokazania, że ta relacja jest możliwa, jest jeszcze jeden wątek, który te święta ze sobą niosą. Jest on słyszalny w dzisiejszym pierwszym czytaniu, które pochodzi z księgi Izajasza. To 52 rozdział, który nawiązuje do realiów zniszczenia Jerozolimy, ale o dziwu, nie słyszymy tam zawodu, lamentu, tylko Jakże piękne są stopy tych, którzy niosą po górach, biegną w stronę Jerozolimy, żeby przynieść radosną nowinę, że oto Bóg idzie i chce zamieszkać wśród Ciebie. Ten, ta przepowiednia, ta, to proroctwo stało się faktem w Jezusie Chrystusie. Ale ten wątek radości mnie tutaj bardzo interesuje. Ten, te słowa padają w momencie, kiedy Jerozolima jest w zgliszczach, kiedy jest w gruzach. Kiedy mnóstwo ludzi straciło życie, wydaje się, że to jest już koniec, że już Jerozolima ani naród wybrany się nie podniosą. Tymczasem Bóg przychodzi z planem B. I właśnie na tym polega radość. Święta Bożego Narodzenia to jednocześnie, to drugie przesłanie, oprócz tych więzi, o których była mowa: Święta Bożego Narodzenia to czas radości, pomimo smutku. Może tak być, że w tym minionym roku coś złego się stało. Ktoś cię oszukał, ktoś cię opuścił, mąż, żona. Ktoś odszedł do, do, do pana. Wielka strata, wielki ból, ogromny zawód. Ktoś, Bóg, nie wysłuchał twoich modlitw, które bardzo chciałeś, żeby się spełnił według konkretnego scenariusza. Może straciłeś najlepszą pracę, może wszystko się zawaliło i mówisz: Nie ma, już się nic nie uda, nie podźwignę. I wtedy właśnie Izajasz przychodzi z swoim, jakże piękne są na górach stopy tych, którzy biegną, powiedzieć: radujcie się, bo Pan idzie z planem B. Chociaż tego nie widzieli, nie mogli zobaczyć jeszcze mieszkańcy Jerozolimy, oto Bóg przychodzi z planem B. No i co na to powiesz? Niemożliwe stało się faktem. Bóg stał się człowiekiem. Czy dla kogoś takiego, dla takiego Boga, niemożliwym jest załatwienie Twoich spraw, czy wyprowadzenie na prostą Twoich rzeczy? Nawet śmierć nie jest dla niego ograniczeniem. Nawet największa ruina nie jest dla niego powodem do załamania się. Nasz Bóg jest taki potężny. Nie dość, że jest na wyciągnięcie ręki. To jeszcze jest taki potężny i poniekąd chce nam służyć swoją mocą. Zatem uwierz, że ten nowy rok to czas błogosławieństwa, czas radości, że nie wszystko stracone, tylko wszystko weszło w nową orbitę. Wszystko zależy od Ciebie, czy się chwycisz tej relacji i tej nadziei, by była radość, by okazało się po raz kolejny, jak bardzo Bóg opiekuje się nami, nie tylko tak globalnie, ale pojedynczymi nami, tymi, którzy z Nim jesteśmy w takiej fajnej, intymnej relacji, co tu dużo mówić, nie do kupienia i nie do zastąpienia. Amen.